W tegorocznych wyborach europejskich wybranych zostanie 751 posłów ze wszystkich należących do Unii krajów. Polacy wyselekcjonują w nich 51 swoich reprezentantów. Możliwość wzięcia udziału w wyborach ma każdy obywatel, który najpóźniej w dniu głosowania skończy 18 lat. W zeszłych latach frekwencja w całym kraju oscylowała w granicach 20-25%. To bardzo niewiele. Teraz Polska w eurowyborach weźmie udział po raz trzeci. Kościerzynie uprawnionych do głosowania jest ponad 18 200 osób. Urny będą czekały na ich głosy w 12 siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Te na mocy uchwały Rady Miasta zmieniły swoje granice. Oznacza to, że część wyborców będzie głosowała w innych niż dotychczas lokalach wyborczych. Zachęcamy mieszkańców do tego, żeby się z tym zapoznać, bo nie wszystkich mieszkańców, ale część mieszkańców dotyczą te zmiany i w tych wyborach będą głosowali w innych lokalach wyborczych. To jest jakby jedna zmiana. Druga zmiana dotyczy przeniesienia lokalu wyborczego, który mieścił się w przedszkolu Bajka. Tego lokalu w tych wyborach tam nie będzie. Ten lokal został przeniesiony do Zespołu Szkół Publicznych nr 1, czyli do naszej szóstki. Większość mieszkańców, którzy głosowali w przedszkolu Bajka przy ulicy Klonowej 1, będzie głosowała w dodatkowym lokalu w Zespole Szkół Publicznych nr 1. Ponadto, podobnie jak podczas poprzednich wyborów, głosy będzie można oddawać w kościelskim Szpitalu. Informacje o nowych granicach obwodów można znaleźć na tablicach informacyjnych oraz w Urzędzie Miasta.